Dzień dobry w kolejnym vlogu. Słuchajcie, poniedziałek. Ja już byłam w Biedronce, dziewczyny zawiozłam. Zaraz nagram wam haul. Dużo tego nie jest, ale jednak trochę. Robię kawę dla chłopaków, bo już od rana robię. W sensie to już nawet wczoraj wieczorem trochę, po południu też byli się rozłożyć i coś tam porobić. Robię kawę, posprzątam ten Saigon i jeden słodzi dwie, a drugi to nie wiem, muszę się zapytać. I biorę się za obiad, bo o 13 abarot, trzeba jechać jeszcze raz, więc tak. Czekajcie, bo nie wiem, ile wlać. Dobra. Jeden bez mleka, drugi z mlekiem. Dobra, zaniosę im tą kawę. Sama sobie z chęcią zrobię. Latte. Wypiję i biorę się za robotę, bo jest godzina już za 20:11. O pierwszej muszę jechać po dziewczyny. I dzisiaj kończą tak, że Amelka kończy 13:20 i Laura 13:20. Amelka chyba ma tam coś odwołane. Nie, ona w poniedziałek i tak będzie kończyła. Dwie pierwsze lekcje miała odwołane, poszła na 10, a do 13:20 ma. I jej Laura też tak kończy, 13:20. To najpierw pojadę po Laurę, nie, po Amelkę, bo Laura sobie zostanie te pół godziny najwyżej na świetlicy. I będzie, nic jej nie będzie. No, i wiecie. Saigon mam taki, że masakr. Jak to po weekendzie. Dobra, zaniosę im kawę i biorę się za robotę. No, a haul to wam nagram, ale zobaczę, ile mi wyjdzie. Najwyżej będzie na drugi dzień. W sumie dużo tego nie ma, może połączę z tym dniem. No, zobaczę, jak mi to wyjdzie. Słuchajcie, kupiłam tego wrzosa w piątek. To wam pokazywałam. Z Biedronki, 8 zł. I powiem wam, że ja już go podlewałam i on ma mokro. Zobaczcie, jak się sypie. Cały czas się po prostu sypie. Nie wiem, czy coś z niego jeszcze będzie. Czy... No nie ma sucho. O. Ale co wam chciałam powiedzieć, to nie polecam go, dlatego że on strasznie śmierdzi. Ja się pierwszy raz spotkałam z czymś takim, żeby wrzos tak śmierdział. O, widzicie? Jeszcze kot mi tutaj poprawi. Dopiero to sprzątnęłam. Zmiataj mi stąd. Więc naprawdę ma, on taki ma zapach. Usiedliśmy ostatnio tutaj sobie do stołu i tak siedzimy i Amelka mówi, co tak śmierdzi jak zdechłą rybą? Ja go wącham, a to on tak śmierdzi jak zdechłą rybą. Pierwszy raz mi się przytrafiło, żeby wrzos tak śmierdział. Nie wiem. No jest ładny, był ładny, bo był bardziej taki zielony. Teraz to się robi jakiś suchy. Nie wiem, czy ma tu za ciemno. Czy go może do światła przestawić, bo wiecie, tu może mieć trochę ciemno. Nie mam pojęcia, doradźcie. Co mam z nim zrobić? Czy na drugo może wkopać? Nie mam pojęcia. Ja już się Laura witałam. A ty jeszcze nie chyba dzisiaj. Nie, ty nie. Jak było Laura w szkole? Opowiadaj. Nie fajnie? Dlaczego nie fajnie? Nudy. Same nudy są w szkole, słuchajcie. W szkole nie jest fajnie. Sorry za bałagan, ale... Robię obiad. Na obiad robię mizerię. Tableciki? Boże, jak ja wyglądam. Taką mam, wiecie, byle jaką podkoszulkę. Jest taki żar z nieba. Więc po domu już się nawet nie przybieram. Strasznie ciepło jest. Tableciki i tartofery. Kotlety schabowe. Ze schabu. Mizeria i kartofelki. Taki będzie obiad. Obieram ten, już kartofle mi Paweł obrał, cały taki wielki gar, się gotują. Bo my mamy tych dekarzy i obiad, i dajemy obiad. Znaczy u nas jest tak, że zawsze jak ktoś u nas coś robi, to częstujemy obiadem. Czasem śniadaniem, jak tam, no zależy, ale obiad to zawsze. No.
Nie wiem, czy to było słychać, jak ktoś sobie pykał. Ale wiecie co? Potem się z wami połączę. Biorę ten. Siedzą pod oknem teraz, by mnie słyszeć. Dobra, potem za chwilę się połączymy. Dobra, kartofle się gotują, już mówiłam. Mizerię zrobiłam, kotlety się robią. Jestem wykończona. Śmiać mi się chce, bo nie mogłam po prostu się skupić, jak nagrywałam hol zakupowy, bo oni mają tutaj... Słuchajcie, tu mam okno, wiecie, i tu, ale tutaj po tej stronie tego okna... Co to? Zobacz, jaki mam obraz żółty. Co to się stało? Co to się zrobiło? Dzień dobry. Dzień dobry. Wiem. Jest tak ciemno. Tutaj jest rusztowania, są porozkładane po całej długości tej ściany. I chodzą po tych rusztowaniu góra, dół, góra, dół. I po prostu jak wchodzą, to mnie tu widać. Jak wchodzą, to się tak wiecie, to się spojrzą, tutaj coś wiecie. Nie? I rozpraszają, bo chodzą bez tych koszulek. Gołe klaty mają i kobite rozpraszają. Ale mnie to oni nie interesują, ja mam swojego, wiecie. Dobra, hachu chichu. O, mój też chodzi po rusztowaniu. Też chodzi bez koszulki. Z oponką. Patrz. Co? Aha, rynny przymierzają. Dobra. W każdym bądź razie gotuję obiad, bo u nas jest tak, że my zawsze jak mamy kogoś, jak coś tam ktoś u nas robi, to robimy obiad. Po prostu u nas tak jest. Tak mamy. No tak mamy. Poczekajcie. Sprawdzę sobie. Robię smażę kotlety. Tak samo jak była u nas budowa, to też robiliśmy obiady dla murarzy, bo to są dekarze, ale murarzy. Czasami ja robiłam u siebie, tam jeszcze gdzie mieszkałam w poprzedniej miejscowości, bo Paweł czasami miał urlop, czasami nie miał urlopu, czasami jechał do pracy, to przyjeżdżał, przywoził im i ja robiłam obiady, jakieś gary, coś tam, coś tam, no, po prostu im to przywoził, oni mieli tutaj kuchenkę. W sensie nawet taką starą kuchnię mieć, coś jakiego i sobie na butla z gazem i oni sobie odgrzewali i zawsze obiad mieli. Jeżeli ja nie mogłam albo się nie wyrabiałam, bardzo często chodzili do... O, obraz mi się teraz zmienił. Wiesz? Teraz mi się obraz zmienił, już jest taki żółty. Nie wiem dlaczego. Więc nie wiem, czy wy też to będziecie widzieć, bo teraz jest taki blady obraz, przed którym był żółty, nie wiem dlaczego. Czasami bywało tak, że jak ja nie mogłam, to na przykład teściowa, która mieszka, wiecie, niedaleko tam za nami, za polem, jakby to powiedzieć, ona jej gościła, robiła obiad i po prostu oni stąd chodzili do niej i u niej jedli obiad, albo no obiady przeważnie, bo kawę, herbatę robili sobie na miejscu, ale na obiady chodzili tam. A jak ona nie mogła, to ja robiłam i tak się wymienialiśmy. No tak mamy u nas, że ten, albo jak na przykład było lato, i była, murowali w lato, czy coś tutaj innego robili, a ja w lato wakacje, chodzi mi o wakacje, było ciepło, to mieliśmy na podwórku rozłożony namiot, mieliśmy takie zadaszenie, fajne zrobiłem, pamiętasz Amelka to zadaszenie, co wiatr nam zwiał? Super, to zrobił, Paweł zrobił takie fajne zadaszenie z beli, blachą podkryte, ale przyszła taka wichura i to wszystko podwiało i wszystko w lesie wylądowało, nie ma po tym śladu. Powiem wam, że szkoda, że ja wtedy nie nagrywałam vlogów, bo byłyby naprawdę fajne vlogi z tamtego czasu i fajna pamiątka, ale wtedy nie myślałam w ogóle o vlogowaniu. W każdym bądź razie, jak było lato, na przykład oni tutaj murowali w lato, czy tam co innego robili, my mieliśmy namiot i przyjeżdżaliśmy na weekendy sobie do namiotu i po prostu siedzieliśmy w namiocie, albo jak Paweł miał urlop, to po prostu w czasie urlopu przyjeżdżaliśmy tutaj i byliśmy pod namiotem, a oni sobie tutaj budowali, panowie. I ja wtedy miałam tą kuchnię, taką nie tą, tylko białą, starą taką kuchnię, chyba od teściowej Paweł przywiózł, od mamy swojej. Ona skądś tam miała i chyba od niej to przywiózł, już nie pamiętam. I butle podłączał, i ja po prostu gotowałam i wszyscy mieli obiady ciepłe. Ja sobie tutaj siedziałam, czy w weekendy właśnie, bo oni jak tutaj przyjeżdżali, to w weekendy też tutaj nocowali. A nocowali u Pawła mamy, były murarze, bo tam jest takie pomieszczenie
gdzie mogli po prostu sobie nocować, żeby nie jeździć, bo byli z daleka. Więc sobie u niej nocowali. No i ja gotowałam w weekendy to obiadem, albo właśnie w weekendy, albo właśnie jak Paweł miał urlop, to w czasie urlopu. No i tak to było. No i u nas tak jest przyjęte, że właśnie jak ktoś u nas coś robi, to zawsze częstujemy i dajemy obiad. Tak samo jest teraz. I tak samo jest teraz, że też obiad będzie. I w ogóle chciałam Wam powiedzieć, że przepraszam Was, jeżeli Was będzie drażniło przez jakiś czas stukanie, pukanie, hałas, walenie i tak dalej, no to nic Wam na to nie poradzę. Wiecie, to jest vlog, to jest życie. No i jak robią, to tam przybijają coś tam, no to... Na górze jeszcze gorzej słychać. Na górze u Ciebie? No. No tak. No bo Ty jesteś jakby, wiesz, na piętrze, to tak. Dach masz blisko, nie? Przybijają te kontrolaty. Może nie będzie słychać w telefonie. Może w telefonie nie będzie tego słychać, nie wiem. Bo oni przybijają te łaty, kontrolaty, ja to się na tym nie znam, nie wiem. Ale... no tak jak teraz walą, stukają, pukają. To jak niektórych to będzie drażniło, to Was z góry przepraszam. No ale takie, no nic na to nie poradzę. Nie będę szła do lasu i w lesie nagrywała, jak to się mówi. Tak jak u nas jest, tak jest. To chciałam powiedzieć. Tak samo mówiłam to w holu zakupowym. I się śmiałam, bo nie mogłam się właśnie skupić, bo chodzili po tym tymi. Wiecie, a tu coś pokazują, oni chodzą, tak wiecie, jak chodzą, to przez okno wszystko widzą. A jeszcze jak mój Paweł będzie po tym rusztowaniu wchodzi, to przez okno się spojrzy, coś tam oczko puści, coś tam i mi się śmiać sobie, bo po prostu się nie mogę skupić. Chociaż jest, słuchajcie, wesoło. Więc tak, dziewczyny dzisiaj przywiezione już. Amelka, Laura w domu, robimy obiad, kupiliśmy jeszcze lody na deser dla wszystkich. Więc każdy dostanie. A w ogóle to Laura miała tak. Laura miała dzisiaj na 9, Amelka na 10, bo miała dwie pierwsze lekcje, Amelka odwołane. Zawieźliśmy Amelkę, Laurę na 9, Amelkę potem prosto. Potem wchodzę na Librusa, się okazało, że jest zmiana planu i Laura powinna przyjść na 8 i mieć do 11.30, a według planu naszego starego miała mieć do 13.20. Tak samo jak i Amelka, o tej samej godzinie miała ukończyć. Ja do niej mówię, Laura, skończysz religię, pójdziesz na świetlicę, tam będziesz parę minut i najpierw odbierzemy Amelkę, potem Ciebie, bo taka Amelka by musiała na ulicy stać, wiecie. Najpierw pojechaliśmy po Amelkę, potem po Laurę. Mówię, pół godziny będziesz najbliżej na świetlicy. Co się okazało, że zmiana planu była i kończyła Laura o 11.20 i od 11.20 siedziała na świetlicy do godziny prawie 14. Ja się tak zezłościłam, bo ja ten plan zobaczyłam o godzinie 12 chyba, czy pierwszy, po 12 zobaczyłam, że jest zmianka planu, bo pani też na Librusie pisała. I pytam się Laury, Laura, długo byłaś na świetlicy? Ona mówi, długo już się modliłam, żebyś po mnie przyjechała. I pani powiedziała dzieciom, że plan zmienił się w nocy. No ale kurczę, ja wstałam rano, szykowałam dzieciaki i tak dalej, to nie myślałam o tym, żeby patrzeć na Librusa, czy jest zmiana planu, czy nie ma zmiany planu. Bo wiecie, plan jest jako taki, to jest, ale on cały czas się tam zmienia i no wiecie sami jak to jest. Mówię, kurczę, taka zła byłam, no ale trudno. Ale nie tylko ja przyprowadziłam Laurę na 9, dużo rodziców też przyprowadziło Laurę, dzieci na 9, według tego planu takiego papierowego, co mieliśmy na kartce wydrukowanego. No, czego szukasz, Laura? A, kodów. No i kodów, bo Laura poszła sobie w Simsy pograć. No i tak, poczekajcie. Dobra. No i tak, słuchajcie, to wyszło. Wyszło jak wyszło, ale w końcu ten plan się unormuje i będzie wszystko ok. Ale kto by sprawdzał, że nad ranem albo w nocy, że się plan zmieni? No w życiu bym się nie przypuszczała. To jest tradycja tej szkoły, u mnie też się zmieni. Tak, u Amelki, jak Amelka chodziła jeszcze do 8 klasy, to też tak było, że czasami jak miał kogoś nieby czy coś, to z godziny na godzinę była zmiana planu. Nigdy nie... nawet przychodziło się do szkoły na 8 i dopiero pani mówiła, bo w tak, nie było. Tak, też tak i było. I czekaliśmy właśnie na świetlicy. No, bo pani nie ma, to idźcie na świetlicę. Tak, no. W Librusie się nic nie było. W Librusie się nic nie było, no było tak. No ale co zrobić? Co zrobić, a jutro za to mają obydwie na 8. Laura 12.30 i na świetlicę powiedziała, że nie idzie, bo się nie ma z kim bawić jutro, bo się pokłóciły tam chyba.
z Amelką się pokłóciła. Tą sąsiadką. Mówi, że się nie chciała dzisiaj z nią bawić. A Amelka ma do 16, ale mam zebranie na 17. No i niestety Amelka musi trochę poczekać, zanim ja przyjadę i pójdę na to zebranie, bo... No nie pojadę specjalnie, nie odbiorę Amelki, nie przywiozę jej do domu, bo jak ja bym ją musiała przywieźć, bo zostawiałabym ją w bramie i musiałabym z powrotem jechać, bo tak pół godziny jest do tej szkoły, jechać z powrotem na zebranie. To jest bez sensu. Więc ona sobie tam 20 minut może poczekasz. My tak wyjedziemy 15 po czwartej i będziemy tam jakoś na wpół, to będziemy 20-20. Amelka mi pokaże, gdzie do tej szkoły się wchodzi. Ja wiem, gdzie się wchodzi, ale gdzie jest ta sala na zebranie, bo ja nie mam pojęcia zielonego. I pójdę na to zebranie, no i trudno, przyjedziemy, to będzie chyba 18, to będziesz pamięta. Mam nadzieję, że będziesz miała lekcję do zadanych. No. Cały dzień w szkole spędzisz jutro. No ale nie ma innego wyjścia. No i niestety Laura będzie trzeba wziąć z sobą. Chyba, że Paweł zostanie. Poczekajcie, ja sobie kotleta przełożę. Dobra, na swoją partię włożyłam. Więc co ja mówiłam w ogóle? Nie. Nie wiem, co mówiłam. A chyba, że Paweł zostanie z Laurą tutaj, Laura zostanie, jak ją odbiorę ze szkoły, a ja pojadę sama na to zebranie po Amelkę i oni tutaj zostaną. Chociaż znając Laurę, ona na zebranie ze mną będzie pierwsza i będzie chciała jechać. Zobaczymy, słuchajcie, jak to będzie, bo w ogóle Paweł to ma 2 tygodnie urlopu od soboty, jakby to powiedzieć. Sobota, niedziela się liczy, ale od dzisiaj, poniedziałku, ma 2 tygodnie urlopu. A jak on ma urlop, to tak samo ja mam urlop, bo u nas tak jest, że jak on ma urlop, to i ja mam urlop. Tylko, że on tutaj po wejściu teraz robi, pomaga im i tak dalej, więc ja też robię obiady. Jakby można było powiedzieć, on nie ma urlopu i ja nie mam urlopu. Ale takiej sobie uzgodniliśmy, że jak on ma urlop, to ja mam urlop. On robi, nie chodzi do pracy, ja robię mniej w domu. Albo on mi pomaga i się jakoś uzupełniamy. No tak po prostu mamy. Więc tak. Dobra, kończę na dzisiaj. Wiem, dawaliście mi sporo pytań, znaczy sporo, trochę pytań dostałam do Q&A. To może jutro usiądę i będę miała jutro po prostu więcej czasu, bo jutro jest, mam dłuższy czas takiego rozjazdów i wam po prostu jutro może poodpowiadam na pytania część albo zobaczymy, bo dzisiaj to żeby nie było za długo, to jutro wam odpowiem, więc ja wiem, czytałam i na pewno w najbliższym vlogu się dowiecie, odpowiem wam na te pytania, które mi zadaliście, a póki co smażę dla tych chłopaków kotleciochy i niech jedzą obiad, bo już jest naprawdę 15 i oni są pewnie głodni, więc widzimy się potem. Idziemy sobie z Laurą na spacerek jeszcze wieczorową, nie no popołudniową porą, jeszcze wieczoru to nie ma. No ładnie jest, cieplutko, ale mi coś głowa zaczęła boleć. Cały czas stukają, pukają i wiecie, od samego rana tylko stukają, pukają, nad głową walą. No aż mi głowa już boli od tego stukania, bo wiecie, na górze jest najgorzej, no na górze to po prostu łup, 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 łup. A na dole no cały czas słychać takie stukanie, pukanie i już mówię, kurczę, no ale ja nie narzekam, żeby nie było, bo zaraz się ktoś przyczepi, że ja narzekam, nie, tylko tak. Wiecie, jak człowiek jest taki do ciszy przyzwyczajony, no to tak samo jak do miasta pojadę i w koło te samochody i w ogóle jakieś większe zakupy, to też później przyjeżdżam i aż mi głowa boli od hałasu. Po prostu jestem przyzwyczajona do ciszy, wiejskiej mojej ciszy. I tak to wiecie, jest. Paweł znowu będzie ciągnikiem jeździł. Kupił sobie brony. No teraz będzie jeździł tylko bronowo. Nie no, tam ma coś robić, bo tak sobie tylko wczoraj próbował, a dzisiaj to już będzie jeździł. I... No... Boże, no... Robił sobie, nie? Wiecie, o co chodzi. W ogóle on ma 2 tygodnie urlopu, a ma tyle roboty, jak on to powiedział, w obejściu, że on nie wie, czy mu czasu starczy. Ma tyle rzeczy zaplanowanych, ciekawe, czy sobie wszystko wykona. No. A w ogóle to... jak już idę, to odpowiem na jedno pytanie. Tak powoli będę wam odpowiadać, bo ktoś się mnie kiedyś zapytał, żeby Paweł rano woził dzieciaki, a żebym ja na przykład z nim nie jeździła. No, czasami
Ja jeżdżę rano, jak zależy na którą on ma do pracy, bo on ma na trzy zmiany chodzi do pracy. Jak ma na popołudnie do pracy, to już. Ja cię kręcę w obie ręce, jaki grzyb. Jeżeli Paweł ma na popołudnie, to rano jeździmy razem. Zawsze tak było. No pewnie. Zawsze tak było. Tak po prostu mamy, jeździmy razem. A jak Paweł ma na popołudnie, na rano, to ja rano jeżdżę sama, ale znowu jeździmy i odbieramy je, dziewczyny, razem. Dwa w jednym. Ja ci pomogę, bo nie dasz rady. To chodźcie, przejdziemy w tamtą stronę, jak będziemy wracać, tego weźmiemy, żeby nie nosić, dobra? To wtedy jeździmy po południu razem. No jakoś mamy tak sobie, no tak jakoś wyszło, że zawsze odwozimy razem albo przywozimy. I albo ja rano jeżdżę sama, albo ja po południu jeżdżę sama. To wszystko w zależności. Teraz jak na pewno będzie ją na popołudnie, nie, jak będzie ją na rano i będzie wracał na przykład o 15, to prawdopodobnie będzie jeździł prosto po Amelkę, a ja tylko będę jeździła po Laurę, bo Laura jak będzie chciała zostać na świetlicy, to zostanie, jak nie, to będzie jeździł po Amelkę, jeżeli będzie kończył na przykład o 15, bo jak będzie kończył o 14, no to i tak musi przyjechać do domu i za godzinę jechać, no bo nie będzie siedział prawie 2 godziny pod szkołą, bo to jest, wiecie, też bez sensu. No i powiem wam, że no tak ni w 5, ni w 10 te godziny nam pasują teraz, bo jeżeli jak Amelka chodziła do 8 klasy czy do 7, a Laura do przedszkola jeszcze chodziła, to było łatwiej, bo ja sobie brałam jej godziny. Jak Amelka kończyła, to jechałam wtedy odbierać też Laurę. Czyli odbierałam najpierw Amelkę, potem Laurę i było to łatwiej. No a teraz mamy to naprawdę utrudnione jest. No też można sobie oczywiście to. Poczekajcie. Chyba tutaj też jest jakiś grzyb. Teraz też możemy sobie, wiecie, pod dziewczyny plan jakby dojazdów ułożyć. No ale na przykład jak Paweł będzie miał na rano i na przykład będzie miał do 15. Taki wam przykład powiem. A dziewczyny mają na 8. No to ja rano muszę je zawieźć sama. I Amelka kończy 13:20, a Laura tam 12 coś na przykład. No to ja już muszę jechać i je odebrać sama, bo ja je pojadę, odbiorę, czyli dwa razy jadę ja. Bo jeżeli on ma do 15, no to no przecież Amelka nie będzie czekała 2 godziny w szkole, aż on skończy pracę i po nią pojedzie do szkoły. Bo to w ogóle, wiecie, w ogóle się nie kwalifikuje, tak? Więc, a tym bardziej, że tak na przykład. Zawsze plan jaki jest, taki jest, a tak samo jak u Amelki zmienia się, a tu nie ma kogoś, jest zastępstwo, to tamto, siamto i trzeba się jakby do tego planu dostosować. Mam No i robaczkę. robaczka masz. No i to tak naprawdę nigdy nie wiadomo, którego dnia, o który się będzie jechało. Tak jak dzisiaj u O, Laury z tym. Amelka. O, Amelka! A co Tak ty tu ja, robisz? bo ja nie wytrzymuję A już. co się stało? Up, up, up. A, walą! Ja przed chwilą wyszłam i mówię to samo. Mówię, wiecie co, głowa mnie boli, bo tak puk, 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 pukają od samego rana i ty też idziesz odpocząć. Jeszcze godzinę i będą kończyć. Jadą już, to będzie trochę spokoju. Nawet lekcje odrobić czy coś, to wiecie, walą nad głową. No, a o czym ja mówiłam w ogóle? No, że te jazdy to tak pod plan bardziej trzeba sobie dostosować. Wiadomo, Laura to może sobie zostać na świetlicy, jeżeli jest potrzeba. Czy chce, ja nie wiesz, i wiecie, ja się nie podporządkuję pod Laurę, czy ona chce, czy nie. Ona może zostać na świetlicy, ale nie musi, bo jak ja bym pracowała zawodowo, czy była jakoś tam, no to ja bym, to ona by musiała siedzieć na świetlicy. A że ja jestem jakby w dyspozycji, to kiedy jest potrzeba, jeżeli jest potrzeba, to zostaje na świetlicy. Zostanie, a jeżeli nie ma potrzeby, no to po nią jadę po prostu. Ja bym wolała, żeby zostawała, żebym ją odbierała w godzinach. Żeby wyjadę z tego lasu i odbiorę je obydwie. Byłoby mi dla mnie łatwiej. Ale wiecie, różnie to bywa. Dobra, kończę. Widzę następnego grzyba. Kończę, bo za długo już dzisiaj tylko gadam i gadam do was. Nic konkretnego pewnie. Tylko gadu, gadu, pitu, pitu. Jaki piękny! Amelka tam jeszcze był na przodzie. Pamiętajmy. Super. Zobaczcie, no. No przecież. Chodź do mamusi. Boże. Na ciudo. Na ciudami. Tyle zebrałam grzybków.
Tylko przy drodze, wiecie, sobie tak na spacerek poszłyśmy, tu urwałam, ale zobaczcie, bliźniaki piękne i te bliźniaki superowe są, o, ten jakiś liczny. Ten też, wszystkie są piękne. Coś będę musiała z nich zrobić jutro, może zupy grzybowej, zobaczę. Co ty? Jak na wysokości? A! Przywiązałeś się? Nie, po tych deskach tu łatwo wejść. Co robiłeś? Jakie dostałeś zadanie? Dziurę wyciąć na kratkę. Dziurę na kratkę Tu jest wyciąć. wstawiony. Już zrobił, nie wiadomo, nie wiem, czy wy to słyszycie. Laura, pozbierasz ten gruz? I tam takie deski. Tam takie deski po ten. Po Ja przy. drugiej strony jeszcze trzeba wyciąć. Poprzybijali takie deski. No. I robota poszła trochę dzisiaj. To dwie muszą być takie kratki? Dwie kratki? Aha. O, teraz może trochę lepiej widać. Takie rusztowanie zrobili. Nie wiem, czy coś widać, bo już jest 19 trochę już. No, chmurki jakieś tam są, ale już jest tak półmrok, ale jeszcze takie niebo jest jakby. Jakby w miarę, co? Żegnam się. No, żegnam się. Tu jakaś blacha. Teraz? Do wyginania. Teraz? Teraz, żegna się ze mną. Mhm. O, tak się pracuje. Kuje, kuje. No niech robi. A on to lubi być potrzebny. Lubi, jak coś trzeba robić. Nie lubi siedzieć bezczynnie. Jak siedzi bezczynnie, to się nudzi. Tata, nie? Dobra. On musi coś robić wiecznie. Nawet ludzie przyszli do pracy, on nie, on musi im pomóc we wszystkim. Założyłeś drugą? No i co teraz będzie? No dobra, da radę, nie? Kto jak nie tata, co? O Jezu, nie wiem, czy ja wam pokazuję, bo patrzyłam się gdzie indziej, myślałam, że na niebo, tylko niebo ładne, a myślałam, że tylko na niebo mi się pokazuje. Udało się? No dobra, to może kolację dostaniesz za tą pracę. Dobra, robimy. Uczymy się robić na maszynie. I co teraz? Zamknąć? No i mocno. No już. Ale jak? A, do góry. Uczymy się robić na próbę. Parapety można robić z tej maszyny, nie, Laura? Tadam! Co teraz? Teraz chyba odwrotnie. No to się mnie pytasz? Ja nie pamiętam. Ja nie wiem. Można robić. Mamy takie odpady, blachy i tak się bawimy. Odpadamy. Okay. No, zamykaj. No, to jeszcze tu może odbić w twarz. I tym? No, nie do końca. Jeszcze. Jeszcze. Jezus. No. Proszę, masz parę. To jest par tak parapety się robi? To trochę za mało dalej. No, jest z gorszej bidy. Bo... Ale to takie muszą być takie ten? Pod no tutaj tak, pod tym? Nie, jeszcze nie zagiętym. Aha. No to tak. Dobra, jakby się poćwiczyli, to byśmy wiedzieli. Dobra, chcesz spróbować? Nie. Ale jak się parapet robi? Ale już pokaż. Się nie łamie. Nie? Jak... Już taka giętka jest. Sztywna bardziej. Jak była matka, to się łamie. No tak. Patrz, Laura, bo jak ci to odbije w oko, to wiesz. Czekaj, on robił jeszcze... Przymknij to. Pokażę, jak zaginął te... Nie, otwórz, otwórz jeszcze. O, i teraz. No, czekaj. Teraz otwórz to. Te takie, żeby jakieś tam się zahaczyło gdzieś, tak? Zamknij.
Tu tam się do końca, no. No, no i teraz to się zagięło ładnie. No. No to pod okno wchodzi pewnie, nie? No. Tak? Widzisz, jak ja się znam? No. I takim sposobem można zrobić sobie parapet. A my taki blachy Paweł ma bardzo dużo i tak sobie ten. Laura zablokowała. Krzywo, krzywo, Laura. A tam jest jakaś blokada? Weź to otwórz. Nie wiem. To musisz tak, to trzeba tak... metrówkę się brało. A, i tu trzeba na równo tu wymierzać, nie? Mhm. Tak jak na gilotynie się robi coś takiego, to też trzeba wymierzać. Chociaż na gilotynie to są takie tutaj, te, jak to się nazywa? Blokady różne, nie? No tu trzeba na wymierzać sobie. Mij, Laura, mij tam. Możesz sobie pogiąć, pobawić się. No, no. Mocno! O tak, teraz, bierz, a teraz to do góry. Tu na ale na środku, bo tak nie dasz rady. No, mocno, ja ci pomogę, mocno. Jezu, ja sama nie mam siły. Starczy? No i tyle. No i co ta Laura wygięła? Teraz to do góry, tylko delikatnie. O, no i... Tata, do góry, do góry. Tata ci pokaże. Patrz, jak wygięłaś. Normalnie rynna by ci wyszła. No. Rynna zrobimy tak. Otwórz. Jeszcze. Mocno. Zamykaj. Zamykaj. Okej. Okay. No dawaj, we dwie. O, Laura, masz siłę. Starczy chyba, nie? No. Już. Do góry. I tu woda kapie i no. Dla pszczół. Poidło. Ja, ale nawet dla kur może by było takie zrobić coś takiego. Rynnę taką zrobić i wiesz, jedzenie czy coś. Tak jak masz tamte, tylko wiesz. Wiesz, no, o co chodzi. Tak, zobacz. Bo one tu nieraz śrub stawiają, nie? Tu wiesz, no. Się, no. Tutaj. No tak, bo one czasami stąd wydziubują z siatki, przez siatkę głowę wkładają i tu wydziubują na zewnątrz. To coś takiego można byłoby im zrobić. I tutaj coś im dałaś, trawy na przykład sypać, bo tak jak trawę tam wysypiesz, to wszystko mielą w tym, nie? A tu by miało świeże. I tu by nawet im nie padało, bo tu mają dach pod spodem. To by im nie zaciekało. O, już jaka zainteresowana przyszła. To musisz zrobić tam takie te. I tamtym drugą taką zrobić. Ładna, ładny kogutek. A daj trawy trochę tutaj psy, weź skoś trochę, czy będą jadły. Też Laura, potrzebujesz koguta? Nie. On grzeczny jest. Tak, ten to jest grzeczny. Tylko ten to taki diabeł. Tamten to grzeczny. Weź trochę trawy skoś. Zobaczymy, czy będą tak jadły, z ciekawości, czy... O, patrz, zobacz, Laura przyniosła. No, to było urwi. Zobacz. Dobry pomysł. Czekaj, tata jeszcze urwie. Tak by ta trawa by im się nie brudziła, bo tak to tam... O, zobacz. Wiem. Widzisz jaki patent? O. Bo one często ten łeb wyciągają i tu właśnie szukają czegoś i wyjadają. No dobra. Co ona taka wydziobana jest? Zobacz. Pierwsza do rosołu później. No. No to wygląda. Jakaś taka chyba dziwna. Kogut za często o nim skacze. Może. Może być. Plecy jej wydrapa. Ale jeden jest, a ich tyle i taki pazerny. Może mu się podoba, bo biała. No, albinoska. Może. Ty, zobacz, dobry pomysł to jest, nie? Tylko to by trzeba było jakoś przyczepić, żeby to się nie przewróciło. Wiesz, o co chodzi? Żeby nie przeleciało, bo tutaj teraz jest tym oparte, ale żeby na tak haczyk, jakoś... Nie? No, 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 no właśnie, pod spodem jakoś. Żeby wyżej miały, o. O, idealnie by było. Patrz, jakie zadowolone. No, dobry pomysł. Jak nie pijesz, to myślisz. Powiem ci. No dobra, lecimy dalej.
coś porobić, nie? Laura? Królikom trawę jeszcze trzeba zerwać. Jesteś chętna? Nie. No, jak zwykle. Wszystko ja. Jest 20:30 i już chłodno, nie Laura? W ciągu dnia to był taki upał, żar po prostu z nieba. Ja to jestem już taka jakaś... Przygotowałam się dzisiaj, ugotowałam się normalnie. Bo Paweł pomaga im trochę robić i dostał zadanie tą dziurę tam zrobić, bo będą komin obrabiać. No, a w ciągu dnia był upał, a wieczory i poranki są zimne, a w ciągu dnia żar z nieba. Teraz fajnie, no tak, no bo teraz jest chłodno, można o czym oddychać, nie ma słońca. A oni w ten upał, na tym słońcu się parują, na tym dachu. Od godziny 15, od 15 mieli fajnie, bo akurat po tej stronie nie mieli słońca i był cień. Więc ja do nich mówię, teraz to możecie robić, a on mówi, no teraz to Eldorado. A od samego rana to mieli tam patelnię, normalnie. Mówili, że jajka można smażyć. Normalnie mówili, że na tym dachu taka patelnia, że jajka mogliby smażyć. Taki ubaw. No. I co? My się dzisiaj żegnamy, bo rano trzeba jutro wstać o 5, bo obydwie panie mają na 8. I trzeba wstać jutro o 5. Dobra, zostajesz na świetlicy jutro? Zaraz po szkole cię odebrać, po lekcjach? Mhm. Dobra. Pokłóciłaś się z Amelką? Z koleżanką? Znaczy koleżankę ma Laura, Amelkę taką w klasie, sąsiadkę. Pokłóciłyście się? Tak. O co? Ona się bawi z inną. Z inną się bawi. Z tobą się dzisiaj nie bawiła? Nie. A w piątek się bawiłyście? A później mnie opuściła. A jeszcze rano dzisiaj rozmawiałyście ze sobą. Mi się jakoś tutaj tak... Dziwnie podwinęłam te włosy tak... Nie wiem, nieważne. I rano się bawiłyście jeszcze dzisiaj? Rozmawiałyście przed lekcjami? Ale tylko cześć. No dobra, zobaczymy, może rano ci odmieni, co? Nie. Nie. To jutro będę musiała wcześniej po nią pojechać. Ale w sumie to dobrze, bo tak to później przyjadę z Laurą, zjemy wszyscy obiad. I o 4 pojadę po Amelkę i na zebranie. A jutro na zebranie mam z Amelką, u Amelki w szkole. Ale ty za to musisz zostać. Bo ty nie pójdziesz ze mną teraz na zebranie. Dobra, nie smęcimy. Dziękujemy wam dzisiaj za oglądanie. Życzymy miłego miłego dnia. Nie wiem, kiedy to będziecie oglądać. Wszystkiego dobrego i do jutra. Do następnego vloga. Pa. Pa.